Teraz podróże na papierze, bo na drodze raczej trudno je sobie wyobrazić. Były europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, między innymi do Brukseli czy Strasburga, miał jeździć nie tylko sławnym już kabrioletem, ale jak ustalili dziennikarze Gazety Wyborczej, także ciągnikiem siodłowym czy ścigaczem. Witold Tabaka opowie o granicach kreatywności, czyli zwrocie kosztów za kilometrówki, którymi ziemię można by okrążyć 5 razy. Między innymi takim właśnie ciągnikiem siodłowym Iveco Ryszard Czarnecki jako europoseł miał podróżować w celach służbowych. Jak podaje Gazeta Wyborcza, która dotarła do akt sprawy, były też chińskie motorowery i ścigacz, którymi do Brukseli europoseł podróżował zimą, a także zezłomowany kabriolet Fiat Punto, łącznie 18 różnych pojazdów. Jeden to był samochód, który w dacie przejazdu jeszcze nie został wyprodukowany, 3 samochody nieistniejące. Istniejącymi i nieistniejącymi pojazdami europoseł miał przejechać łącznie ponad 220 tysięcy kilometrów. To tak jakby w ciągu 5 lat 5-krotnie okrążył kulę ziemską. 40 tysięcy dni podwodnej żeglugi albo motoszybowcem dookoła świata. Nieprawdopodobne. Z akt śledztwa wynika, że europoseł do Brukseli i Strasburga docierał samolotem lub autem, ale z innymi politykami, którzy też rozliczali kilometrówki. Sprawca z popełnionego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, które również powoduje podwyższenie zagrożenia sankcji karnej w niniejszym postępowaniu. Ryszard Czarnecki jako swój adres zamieszkania podał Jasło, a dokładnie ten blok przy ulicy Basztowej. Nie, on tu nie mieszka. A nigdy nie był widywany? Nie. Ja nie widziałam. Jak ustalili śledczy, europoseł przez cały ten czas mieszkał w Warszawie, ale dzięki temu, że w dokumentach było Jasło, a nie Warszawa, sporo zyskał. Prawdopodobnie posłowi chodziło o to, żeby nabić jak najwięcej kilometrów na trasach do Warszawy i do Brukseli. Jako pierwszy na trop oszustw Czarneckiego wpadł Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF i nakazał zwrot ponad 400 tysięcy złotych. Czarnecki pieniądze oddał, ale to tylko połowa wyłudzonej kwoty. Łączne nieprawidłowości to ponad 900 tysięcy złotych. Sprawą od razu zajęła się też polska prokuratura. Zebrany materiał był gotowy do przedstawienia zarzutów już w 2022 roku, jednak wtedy trafiła do tego garażu. Pilnował jej prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Te historie, te akta w garażach, tak, znaczy to wszystko pokazują, jak działała prokuratura za czasów ministra Ziobry. Jak był swój, to po prostu sprawy nie było. Ryszard Czarnecki od początku obwiniał swoich asystentów. Ktoś chciał pójść na skróty, szybko coś zrobić, no i zrobił źle. Asystenci w zeznaniach wskazują, że to europoseł mówił im, czym docierał do Brukseli. Mimo że sprawa wyszła na jaw już w 2020 roku, tak Jarosław Kaczyński zachęcał do głosowania na Ryszarda Czarneckiego w tym roku. Z całego serca popieram. Dziś niewiele się zmieniło. Wyroków na razie nie ma, na razie jest rysunek w Gazecie Wyborczej. Byłemu już europosłowi grozi 15 lat więzienia. Przed kamerą się nie wypowiedział. Wysłał do nas SMS. W toku postępowania sądowego udowodnię swoją niewinność. A w swoich mediach społecznościowych pisał dziś głównie o tym, że staje w obronie gotówki, drukowanego pieniądza, traktując to jako element wolności. Witold Tabaka, 19:30.